Muszę zejść z tej plaży. Sam! Sam, słyszysz mnie? Może jest gdzieś dalej. Najpierw muszę wejść wyżej. Pierwsza zasada. Wejdź wyżej i zobacz, gdzie jesteś. Sam, odezwij się! Sam! Jesteś tam? Dzięki Bogu, nasze zapasy. Oczywiście. Pusto. To może oznaczać, że sama to było. No, z drugiej strony nie mam już nic do stracenia. Poza swoim życiem. Gadam sam do siebie. Chyba zacznę wariować. Jezu. Okej. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Niech to. Wytrzymaj. Przetrwasz to. Ach, to diabła z tym. Zatrzymywać nie.
I sic paris magna, sam. Dalej, gdzie jesteś? Muszę się dostać do tej posępnej góry. Sam, zostań gdzie jesteś. Idę po ciebie.
Dobra, teraz górą.
Gdzie teraz? Dobrze. Yes.
Nie fart, co? Mieliście pecha. O, hej. Przechodził ktoś tędy? Wysoki, chudy. Gada głupoty o pirackim skarbie. Próbowałeś się tam wspiąć? W tych butach? To już nie będzie ci potrzebne. Działa! Już niedaleko. Coś słyszałem. Coś się chyba ruszało tam, przy linii drzew. To gęsta dżungla. Cała się rusza.
tam nie widzę. Dobra, fałszywy alarm, ale bądźcie ostrożni. Ej, słyszysz mnie? Ej, jeden z naszych nie żyje! Dosyć tego dobrego! Rozdzielić... Tu jest! Nie wygrasz!
Okej, którędy teraz? Co? Wow. Pokręcona historia. Wygląda na to, że załoga Burnsa nie miała więcej szczęścia ode mnie. Bez żartów! Nie! O cholera. Prawie cię zastrzeliłem. Sam. Dobrze, że żyjesz. Tak, ledwo mnie drasnęli. Dobrze cię widzieć, braciszku. Chodź, skarb na nas czeka. Czekaj, stary. Co my robimy? W sensie? W sensie, że nasze zapasy są na dnie oceanu. Okej, no to okradniemy armię na Din. Jaki problem? A no właśnie. Walczymy przeciw armii. Jak na razie dajemy radę. No pewnie, tkwimy na totalnym odludziu. Przecież chcieliśmy tu dotrzeć, pamiętasz? Tak, ale mieliśmy plan ucieczki. Okej, weź posłuchaj. Mam propozycję. Zejdźmy na dół i zabezpieczmy jakąś łajbę. Łajba zaczeka. Wiesz, co tu robimy, Nathan? Odkupujemy moje życie. Okej, dlatego teraz wejdziemy sobie do tej dżungli i odszukamy Libertalię. Czy ty... widziałeś tu choćby ślad pirackiej kolonii? Bo ja ani jednego. Trochę za późno na wątpliwości, nie sądzisz? Nie potrafisz dopuścić ewentualności, że tajna piracka utopia Averiego mogła po prostu nie wypalić? A może daliśmy się ponieść fantazji i powinniśmy ci pomóc w jakiś inny sposób? Przeczeszę tę wyspę cal po calu, jeśli trzeba, aż znajdę ten skarb. Dobra, więc jeśli nie wiesz... co tu właściwie robimy? To wracaj do domu, Nathan.
Czekaj, do domu? Żartujesz sobie? Nie rozumiesz, ile dla ciebie poświęciłem? To ja się poświęciłem. Okej? Okay? Ostatnie 15 lat mojego życia. To nie ma z tym nic wspólnego. Ma i to bardzo dużo. Co? O cholera. Ciągle chcesz do domu? Rozejrzyjmy się tutaj. Tędy, Nathan. Niech nie. Dobry początek. Tak, mam nadzieję, że reszta nie jest przywalona ziemią i skałami. Trzeba być optymistą. Idziemy, tędy. Sam, tutaj. Już idę. Nikogo nie ma w domu. Przydałby się tu lekki remoncik, ha? A zdecydowanie, zwłaszcza dachu. Oby nam się to wszystko nie zwaliło na łeb.
Sam, tędy. Dobra, już idę. Nathan, chodźmy tędy. Jezu, ile pyłu. Przynajmniej sobie poćwiczę czworogłowę. No powiem ci, że lepianka to nie jest. Fakt, kawał porządnej murarskiej roboty. A skąd oni wzięli tych murarzy? Na statku mogli mieć cieśli, ewentualnie bednarzy, ale nie murarzy. Rany, oddałbym teraz nerkę za aparat fotograficzny. Mamy aparat. Ja pierdykam, poważnie? Ta, jest na łódce zresztą rzecz. Dzięki. No dawaj. Jak dobrze znowu wyprostować nogi. Tak, masz rację. Hej, jest wyjście. Za wysoko. Nawet jakbym cię podsadził. Trzeba na czymś stanąć. Jest skrzynia, mam pomysł. Zaczynamy. Uwaga! Dobra, wracamy do gry. A niech mnie. Nathan? Masz coś? Tak, chyba. Musisz to zobaczyć.